Dzień dobry Państwu, jest 12 kwietnia, znajdujemy się w Stanach Zjednoczonych, w amerykańskiej Częstochowie, w stanie Pensylwania, na zjeździe zorganizowanym przez klub Filadelfijskiej Gazety Polskiej, zjeździe organizacji prawicowych z Ameryki oraz z Kanady. Jednym z uroczystych i honorowych gości jest profesor Wiesław Binięta ze Stanów Zjednoczonych. Witam widzów w telewizji Niezależna Polonia. Jesteśmy 16 miesięcy, panie profesorze, po tym, kiedy w grudniu 2012 roku, jako pierwsza telewizja, mieliśmy zaszczyt i honor przeprowadzić z panem wywiad w Pańskim Uniwersytecie w Akron, pokazać widzom naszym oraz na całym świecie pana laboratorium, pańskich studentów, pańską uczelnię. Co się zmieniło od tego czasu? Kontynuujemy pracę, ale muszę powiedzieć, że również tropami telewizji Niezależna Polonia przybyli do mnie również kamerzyści telewizji Trwam. Pani Maria Dłużewska nagrywała swój film Polacy, także było miło mi ich u siebie przywitać. Od tamtego czasu mieliśmy też możliwość przywitania motocyklistów rajdu katyńskiego. Oni tak miło nazwali, że to przyjeżdżają do Laboratorium Niepodległości. Także w ten sposób przemianowali moje laboratorium, które do tej pory nazywało się Laboratorium do Badań Dynamicznych, na Laboratorium Niepodległości. Minęło 16 miesięcy, w tym 16 miesięcy nieprzytomnych ataków na pana. No tak, ja koncentruję się właśnie na analizie, na sprawdzeniu, udokumentowaniu niezgodności z rzeczywistością tych faktów, które zostały opisane w oryginalnym dokumencie MAK-u i tak zwanego dokumencie PKWL Millera, Komisji Millera. No, myślę, że w tym teraz już po 3 latach pracy, a 4 latach od katastrofy, mogę powiedzieć ze 100% pewnością, że na pewno samolot nie mógł utracić skrzydła w wyniku uderzenia z brzozą. Ostatnio wypowiadałem się chyba w telewizji Republika, gdzie powiedziałem, że jestem gotów przyjąć zakład na duże pieniądze z każdym tym, który uważa inaczej. Mam nie tylko wyniki swojej pracy numerycznej, ale również eksperymentalnej. Pokazywałem wiele z tych eksperymentów i również według nich nie można wytłumaczyć uderzeniem o gałęzie drzew w rozpadzie się samolotu, kadłuba i skrzydeł poprzez uderzenia w gałęzie drzew czy jakiekolwiek inne drzewa. Duraluminium ma to do siebie, że jest bardzo materiałem plastycznym i gniecie się, a nie pęka tak jak szkło. No, to są eksperymenty, nie można z nimi debatować w normalnym, że tak powiem, grupach naukowych, ale okazuje się, że w Polsce i w Rosji nawet eksperymenty można powiedzieć, że są polityczne. Ręce opadają, że tak powiem, bo jest to dość śmieszne, jak jakieś osoby, które nawet się na tym nie znają, w zasadzie kłócą się z Panem Bogiem, bo to nie ja stworzyłem ten materiał, prawda? I prawa fizyki. Ani prawa fizyki, tylko ja daję raport tego, żeby dla tych ludzi, którzy się na tym nie bardzo znają, żeby wiedzieli, jak to ten materiał się zachowuje. Tak jak mówiliśmy w poprzednich audycjach, ulubioną frazą mediów, czy też owych pseudonaukowców, którzy usiłują podważyć prawa fizyki, jest to: połowa ludzi w Polsce i na świecie wierzy w to, połowa... Nie można wierzyć w to, czy przyciąganie Ziemi jest, czy go nie ma. No, w normalnym świecie nie można. Muszę powiedzieć, że od tamtego czasu miałem przyjemność prowadzić seminaria w tym temacie w różnych krajach. Ostatnio byłem w Irlandii, w Dublinie, gdzie spotkałem się z dużą grupą Polonii tam, młodych Polaków, którzy bardzo gorąco kochają swój kraj i w tej chwili bardzo ciężko pracują, żeby się zaczepić w nowych warunkach, ale nie zapominają o swoim narodzie, nie zapominają o swoim kraju. Było mi bardzo miło z nimi się spotkać i zobaczyć, że nasza grupa rośnie, chociaż oczywiście oficjalna propaganda nie wyjawia tych faktów
do naszej świadomości. Chcę tylko powiedzieć, że to jest bardzo optymistyczne, bo niestety, z przykrością to muszę powiedzieć, nasze pokolenie, pokolenie lat 50. daje się bezwolnie zmanipulować wszystkiemu i idzie jak te barany na rzeź. Natomiast to młode pokolenie mówi: sorry, nie dajemy z siebie zrobić wariata. Skończyliśmy szkoły i to nie wygląda tak, jak było. No oczywiście. Miałem też przyjemność tam w Dublinie drugi wykład dać w języku angielskim dla inżynierów, studentów Dublin Institute of Technology. Cała sala była studentów i pracowników naukowych i znowu nie tylko, że nie było problemu z faktem czy z faktami, jakie pokazywałem im, ale dostałem wiadomość od profesorów z Dublina, że studenci po moim wyjeździe zaczęli się tym tematem bardzo interesować i obecnie robią prace naukowe właśnie na ten temat. Więc to jest fenomenalne, że, bo ludzie sobie nie zdają sprawy, proszę Państwa, za bardzo w Polsce może, no nie zdają sobie sprawy, ponieważ media są cenzurowane i nie są wolne niestety, że przykład, case samolotu i analiza pańska już nie jest sprawą tylko Pana, że jest tematem ćwiczeń Pana studentów, że de facto analizy, symulacje i wnioski nie są robione przez Pana, tylko przez Pana studentów. Mało tego, w licznych podróżach inni naukowcy czy inni studenci niejako odbierają z powrotem ten przykład i ćwiczą go. Podejmują tą pracę dalej. Także jest to, tak jak mówię, no, bardzo interesujące, dają mi następne pomysły. Zawiązujemy współpracę. Mamy teraz kilka projektów, o których nie będę mówił, póki wyników nie mam, ale pracujemy gorąco z całą grupą naukowców nad następnym krokiem, który dalej będzie wyjaśniał inne aspekty związane z katastrofą smoleńską. Na koniec kolokwialne pytanie. Profesorze, jak Pan znosi to? Bo tutaj z jednej strony mamy niewątpliwy autorytet, powtarzam, człowieka, który jest jednym z największych autorytetów w przemyśle lotniczym Ameryki, który jest wiodącym przemysłem lotniczym na świecie. I z drugiej strony mamy kolesi, dla których nie istnieją te autorytety. No, jak Pan znosi te ataki? Wiemy, że nie tylko na Pana, ale na profesora Cieszewskiego, na profesora Nowaczyka, który przez życzliwego donosiciela, który nie miał innych argumentów, jak donos, stracił pracę. No tak, no. Oczywiście nie należy to do przyjemności, a mnie osobiście jest wstyd, że Polacy starają się zaszkodzić i skrzywdzić swoich braci i siostry, które po prostu proszą o prawdę. Pytają się, gdzie i dlaczego coś się stało. No, zobaczymy, co będzie dalej. Ja myślę, że na pewno sobie poradzimy. Ja i profesor Nowaczyk i profesor Cieszewski. Ja osobiście poprosiłem mojego prezydenta uczelni, żeby napisał do prezydenta uczelni profesora Cieszewskiego, także co on tutaj zrobił. Wstyd nam jest, że w ogóle musimy to robić. To nie powinno wychodzić. My możemy się sprzeczać czy nie zgadzać w gronie Polaków, ale robić tego typu sytuacje, gdzie jeden z panów, pan Setlak, pisze do mojego studenta poza moimi plecami, to jest naprawdę takie ubecka praca, ubecka robota. Żaden z moich doktorantów nie będzie za moimi plecami nic robił i w tym samym momencie ja tą informację dostałem od mojego studenta. Tylko znowu, no, wstyd mi, że taki mój ziomek, że tak powiem, opluwa mnie do mojego studenta. Są elity w narodzie, są jednostki, które mówią, że jednak jest coś ważniejszego, że jednak ta nasza historia, tradycja, uczciwość, Bóg, honor, ojczyzna się liczy. I dziękuję Panu w swoim imieniu, w imieniu myślę wielu ludzi, którzy to ogląda i będzie oglądać. Powiem tylko, że Pana wywiad, który mieliśmy możliwość wykonać z Panem 16 miesięcy temu, jest ciągle oglądany, ciągle ludzie piszą z podziękowaniem. No i cóż, bądźmy optymistami. Tak jest. Thank you very much. We are in American Częstochowa in Pennsylvania, USA. Today is 12th of April and we are having a conference of the Polish Gazette Clubs in America. They are also
Polish Gazette Clubs from Canada. They are also another patriotic activist and groups from all over the North American continent. One of the honor guests is Professor Binienda from the Icon University. Good day. Good day. And we have opportunity today, 16 months ago, when we came to your university, you were showing us your laboratory, your student work, and this was related again to the Smolensk crash. What has been changed since then? Well, we had several visitations. We had the television Trwam that came to follow your steps, and also Mrs. Maria Dłużewska came with operator and took some movies to which were eventually part of the movie Polacy, Poles. We had also very nice visitation of a motorcycle raid of Katyn, who came to visit my laboratory, and they renamed my laboratory from the turbine laboratory that we always called to a laboratory of independence. So I'm very proud of being director of Laboratory of Independence in Akron, Ohio. We continue our work and basically trying to answer more questions. And how it is with relation to your visits abroad, you're visiting another university, how is your contact reaction from other groups? Yes, I'm very proud of letting our viewers know that I visit often other universities all over the world. Recently, I visited Dublin, and where I met with Polonia over there, young Polonia, who just came from Poland. They promised to me that they will work hard for the benefit of Poland. The second day of my visit in Dublin was to give a seminar in Dublin Institute of Technology for professors and researchers and students of that university. My presentation was very well received. They pointed out that they, in their history, had a crash of the airplane, and it was questionable. And now they see that if they would have the tools that I presented, they would be able to answer some of those questions that until now they were not able to answer. I was also informed after my visitation by one professor that students continue or started even conducting research in this area. With regards to your visits and interaction with the students and scientists, what is amazing that the case that you started analyze with the Smolensk crash and analyzing the structure of the materials and what was possible, what is not, it is not anymore your work, but rather your students are analyzing that. Another scientist, it is also continued by another student in another country, so it is not only your case anymore. Yes, that work is picked up by researchers in many countries because it is very important. One of the largest corporations from China came to my university and signed a cooperation agreement with my university to continue work in that area. So I'm very proud of helping others, of course, and starting this work, and hopefully together with the scientific community will answer many more questions. I have to ask that question. Over these months and years, you are under incredible pressure. Pressure maybe is not the right word, because pressure, it is still within the civilized norms. You are under vicious attacks, and this is unfair attacks by many people, not only you. Professor Nowaczyk lost a job in the States, Professor Cieszewski is also under the pressure. How do you deal with that? Well, it is hard, definitely. It is especially hard when we realize that our fellow Poles are doing this to us.
they are trying to hurt us. They are trying to basically not to argue on merits with our points, but basically to eliminate us one way or the other. Of course, this is futile attempt. They are not going to be able to do it. But again, it's just making me feel sorry. Sorry for them and sorry for whole our country that we have so many bad people who are trying to do that. You are a scientist. You are one of the biggest authorities in the aerospace industry in the United States, which is a leading industry. So you are dealing strictly with the rules of the physics. And from another point of view, from the opposite, you have people who don't care about your knowledge. They just make vicious, crazy comments. This is like, okay, I will say what the Polish not independent media is saying. They are saying, okay, half of the people believe it was a crash, half of the people believe not. You cannot believe in the physics. Yeah, the gravity is not only on Earth, but even in space. So this is universal physics quantity. Same thing with everything else what I'm dealing with, the behavior of materials, you know, the failure of materials, rupture of atomic bonds and so on. In the normal situation, people may argue about approaches, that one can use more accurate approach, the other different approach. However, they talk about the same physics here. Often they just lie, they use pure lie, they try to twist, to confuse people who don't understand by basically shouting louder. I can only say that people who are in my area all over the world, they support my work 100%. I can say the same what I have said 16 months ago. Thank you very much. Let's be optimistic. Yes, I'm always optimistic. Thank you very much. Thank you.